Lek Kalidecko należy już do terapii przyczynowych, które są dedykowane konkretnym mutacjom. Tutaj no, ta grupa mutacji określana jest jako mutacje bramkujące i przy rozkładzie genotypów wśród polskich pacjentów jest to mutacja rzadka. Jest to grupa rzadkich mutacji. W związku z tym będzie to dotyczyło rzeczywiście kilku pacjentów w Polsce, terapia konkretnie tym lekiem. No, niemniej no, wśród powiedzmy szczęście w nieszczęściu dla chorych z mukowiscydozą, którzy mają ten typ genotypu jest taki, że jest to no, świetnie działający lek przyczynowy, który rzeczywiście przy tym całym kompleksowym leczeniu, którym są otoczeni chorzy, dodanie takiego leku przyczynowego no, może spowodować, że będzie to rzeczywiście życie z chorobą przewlekłą, a nie tak dramatycznie skracającą życie chorobą uwarunkowaną genetycznie. Pani profesor, powiedziała Pani, że Kalideko jest dla tej wąskiej grupy pacjentów, to jest chyba 10, około 10 pacjentów w Polsce, a więc ten lek jest skuteczny dla bardzo małej grupy. Z czego to wynika? Właśnie z tej różnorodności genetycznej? Tak, mamy w tej chwili znanych już ponad 2000 różnych mutacji. One w zależności od powodowanego defektu na poziomie komórkowym dzielone są na różne grupy i leki przyczynowe dobierane są do tego, aby jakby skorygowały defekt powodowany przez te warianty, przez mutacje genu odpowiedzialnego za chorobę. Natomiast są mutacje, które powodują całkowity brak, powiedzmy, kanału jonowego. Trzeba go dopiero wytworzyć, przeprowadzić do błony komórkowej, a czasami jest to defekt mniejszy, powiedzmy, mniejszego przewodnictwa jonowego kanału CFTR, i wtedy powiedzmy, bardziej jest to wzmocnienie niż całkowita korekta. I stąd nawet nazwy tych nowych leków przyczynowych, które dzielimy na właśnie tak zwane korektory i tak zwane wzmacniacze. I Kalideko należy do tej grupy takiej wzmacniającej przepływ jonowy na poziomie komórki, jeśli on w ogóle występuje. I stąd jest to troszeczkę mniejsza taka ingerencja molekularna niż w grupach mutacji cięższych, gdzie wymagana jest no, cała korekta, utworzenie białka, który potem pełni funkcję kanału jonowego. Stąd no, już wchodzimy na taki głęboki poziom komórkowy, na bardzo takie subtelne i precyzyjne korekty i sposób leczenia. Dlatego myślę, że takim chyba najbliższym przykładem jest no, dosyć powszechnie znana sytuacja w nowotworach, gdzie chorzy podlegają różnym bardzo programom leczniczym w zależności od tego typu nowotworzenia. W przypadku mukowiscydozy to też nie jest już jednorodna choroba. Przy ponad 2000 mutacji i nawet podzielonych na grupy, musimy zastosować różne terapie i różne podejścia do tego, rzeczywiście, żeby przyczynowo zadziałać i żeby zatrzymać ten proces chorobowy. To była wieloletnia praca, to jest ogromny, ogromny sukces całego środowiska, że doszło do powstania tak świetnie działających preparatów przyczynowych. No na razie ta niewielka grupa może się ogromnie z tego cieszyć i zacząć stosować leczenie. Ja chciałam jeszcze podać, że ponadto to jest no po prostu prosta forma podawania, to jest po prostu forma doustna leczenia, która też jest taka no, bardzo przyjazna dla pacjenta, nie wymagająca jeszcze dodatkowych hospitalizacji, dodatkowych wenflonów, wlewów, które no, są takim trochę dniem codziennym chorych z mukowiscydozą, gdyż no, często wymagają oni
antybiotykoterapii dożylnych. Tak więc to jest jeszcze coś kolejnego bardzo, bardzo przyjaznego Tak. i skutecznego i rzeczywiście całkowicie zmieniającego oblicze tej choroby. Wielość mutacji genu CFTR, który wywołuje mukowiscydozę, no jest na pewno taką barierą, żeby opracowywać nowe leki. Ale czy są dostępne dla pacjentów w innych krajach Europy i świata leki przyczynowe, które działają na inne mutacje tego genu niż Kalideko? Tak, już są kolejne trzy leki. Takim lekiem o skuteczności podobnej, czyli o tym takiej bardzo wysokiej skuteczności, tak jak Kalideko, jest lek Trikafta lub Kaftrio w Europie, ponieważ są inne nazwy zarejestrowane w USA i w Europie. I co ciekawe, jest to lek złożony, ponieważ w skład tego leku wchodzi również znane już nam tutaj z pierwszej terapii tych chorych, pierwszej grupy chorych, lek Kalideko, który jednak jest dawany razem z innymi substancjami, ponieważ ta potrójna kombinacja lekowa zastosowana jako korektor dla chorych, którzy mają w swoim genotypie przynajmniej jedną mutację F508del, jest to najczęstsza mutacja występująca w mukowiscydozie, wymagają takiej głębszej korekty na poziomie komórkowej niż chorzy tylko z mutacją bramkującą. Tutaj, tak jak wspomniałam, wymagana jest duża ingerencja przeprowadzenia białka pełniącego rolę kanału do błony komórkowej i jego uruchomienia, czyli ta część, która jest w mutacjach bramkujących, też jest potrzebna, ale są również potrzebne substancje, które tą sprawę korekty braku istniejącego kanału również poprawią. I stąd jest to tak zwana triple combination, czyli kombinacja potrójna, której efektywność pomimo tak skomplikowanych działań jest na poziomie Kalideko rzeczywiście wspaniała. Lek ten jest w tej chwili dostępny w Stanach Zjednoczonych najpierw od roku, jest to rzeczywiście jedna z najszybszych rejestracji. Przerwano badania i FDA wydało opinię pozytywną w trakcie badań z uwagi na rewelacyjne rzeczywiście efekty, natomiast już w Europie dostępna i właśnie w tej chwili, aby pomóc tym chorym w czasie pandemii, rzeczywiście Wielka Brytania też jedna z najszybszych decyzji NICE, która została podjęta, pozytywna, dotycząca leku tego potrójną kombinacją Kaftrio-Trikafta, który rzeczywiście w tej chwili już jest podawany chorym w Wielkiej Brytanii. Jedna z największych operacji, no prawie porównywalna z operacją szczepionkową w tej chwili pandemiczną, gdzie chodziło o jak najlepsze zabezpieczenie tych chorych, no w związku z tym z trochę ograniczonymi kontaktami medycznymi związanymi z pandemią COVID-19. Tak więc no mamy już tutaj doskonałe rzeczywiście echa i doskonałe rezultaty, nawet nasi pojedynczy chorzy, którzy tutaj różnymi, dzięki korzystają z różnych możliwości i pomocy na przykład ośrodków niemieckich, ten lek wzięli, no faktycznie no, pokazali nie tylko normalizację chlorków w pocie, która jest takim no, podstawowym biomarkerem, który pokazuje nam to skomplikowane przewodnictwo jonowe, można w dość prosty sposób zbadać właśnie testem potowym, gdzie ten poziom chlorków w pocie świadczy nam o stopniu defektu i rzeczywiście normalizowały się te badania. Natomiast także ich badania czynnościowe płuc, rzeczywiście jedna z pacjentek, która w niemieckim ośrodku dostała ten lek, no tutaj wywołała u nas spore poruszenie w ośrodku, gdyż no, technicy w pracowni badań czynnościowych myśleli, że zepsuł się sprzęt, ponieważ no, wzrost tych wartości
spirometrycznych pacjentki tak się zmienił, że no, było to troszeczkę no, nierealne, żeby aż takie wartości mogła ona uzyskać w tym badaniu. Więc to jest no, ogromna, ogromna radość dla całego środowiska, że na horyzoncie naszym takie leki się znalazły, jeden już dostępny, na drugi no, wszyscy bardzo, bardzo liczą, jest w tej chwili w trakcie oceny od MIT-u.